Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadol i Hydroksor się kłania dzisiaj w oceanarium w Kołobrzegu. Sami ocencie, czy warto tu przyjść, czy nie. Ja specjalnie niestety gadać nie mogę, jestem ze swoim małym brzdącem i pokazuję mu akwaria. A tu trochę ludzi się kręci, mam nadzieję, że uda nam się... Tak, wąż. Że uda nam się zrobić film. Popatrz sam, czy to są mureny. Wyglądają jak wieże. Tak. Tak ten był. A była wieża tam. Szpadelek srebrzysty. Sum płaskopyski. O. Piękny belek. Wszystkie będziesz filmował? Tak, wszystkie będę filmował. Wszystkie zobaczymy. Stadnik żółtoogonowy. No nie wiem, tam pewnie filtry i sumpy, sampy są, wiesz? Zaraz się zapytamy pana, jaka to jest filtracja w tych zbiornikach. Zobacz, tu rybka pływa. Już? No, jedna. No to jest dziecko tego żółwia. No nie, to nie jest dziecko tego żółwia. No następne ryby. No. A popatrz, jakie tu są płaszczki. Tu się zakopała cała, widzisz? W piasku. No tam jest jaszczurka, tak to prawda. Wybaczcie za te komentarze w tle, ale nie da się z takim małym brzdącym nie rozmawiać. A wiesz, jak się te ryby nazywają? To są jesiotry. Popatrz samo, jaki duży żółw. Ogromny. Mało tu żółw. Mało tu żółw. Mało tu ryb. Mało tu ryb. Mało tu ryb. Mało tu ryb. Mało
Mało ryb. No. Tak, a to jest panga, widzisz? Na obiad sobie złowimy jedno. Chodzi tutaj. Prawda? Popatrz, a to jest rekin. Widzisz? Jeden. Ale zupa rybna. Samuel, a może taką kupimy rybkę do akwarium? No ale jakie akwarium byśmy musieli? Nie? Tacie się podoba? No tacie też. Piranie paku. Popatrz, gronojad. Chcę takiego gronojada kupić, dobra? Dobra. Say.
No i pirania czerwona. Trochę ich mało tutaj. To by było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.